Dzień dobry Państwu, Łukasz Warzecha, to jest program Polska na serio. Dzisiaj ze mną jeden z liderów Konfederacji, Krzysztof Bosak. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Konfederacja nie ma najlepszych notowań w ostatnim czasie i myślę, że to już jest trend. Jak zobaczymy na sondaże, to w jednym sondażu 4 punkty spadku, największy spadek do 7%, to jest sondaż dla OKO.press. Sondaż dla Do Rzeczy też największy spadek, 1,4 punktu do 5,9%. No, myślę, że nie można udawać, że to nie jest tendencja. Czy w Konfederacji zastanawiacie się, z czego ta tendencja się wzięła? Po pierwsze, my się sondażami nadmiernie nie przejmujemy. Gdybyśmy się przejmowali sondażami, to byśmy nie działali politycznie, nie sformowali Konfederacji. Po nieudanej kampanii do Europarlamentu nie starali się wejść do Sejmu i wreszcie nie uwierzylibyśmy w szansę wejścia do Sejmu. No, panie pośle, nie ma polityka, który nie przejmuje się sondażami. Może tak no mówić, właśnie to pan jest takiego prawda. Poznał. Właśnie pan takiego poznał. Oczywiście to jest kwestia pewnej gradacji, tak? To znaczy są sprawy, którymi się bardzo przejmują i takie, którymi trochę mniej. I sondaże są w tej kategorii trochę mniej. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze wierzymy, że robimy to, co do nas należy, reprezentujemy we właściwie pojęty przez siebie sposób racji stanu, interesy Polaków, naszych wyborców, budujemy swoją wiarygodność. Nawet jeżeli w jakimś obszarze to w tej chwili nie trafia na podatny grunt, to wierzymy, że jest to wyłącznie kwestia czasu, że ci, którzy się wahają, może mają jakiś moment zwątpienia, zobaczą, że to, co robimy, ma ręce i nogi, jest dobrze pomyślane, znacznie lepiej niż propozycje innych partii, że jakby zrozumieją, że mieliśmy rację. No, tutaj nie mogę sobie odmówić skojarzenia z Januszem Korwin-Mikkem, o którego też muszę pana oczywiście zapytać, ale to jest taka teza właśnie Korwina, który zawsze mówił, ja jestem niezrozumiany, jak ludzie zrozumieją tę prawdę, którą im przekazuję, to wtedy zostanę prezydentem RP. No wiadomo, że chyba się... tak nigdy nie mówił, no, troszkę, że prezydentem. Trochę może rzeczywiście używam pewnej hiperboli. Wydaje mi się, że akurat Janusz Korwin-Mikke nigdy nie był optymistą w kontekście tego, że ludzie zrozumieją. Wydaje mi się, że on zawsze akcentował skrajny pesymizm, to znaczy, że większość jest głupia, demokracja jest bez sensu, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast część z nas w Konfederacji nie jest tak pesymistyczna i myślę, że tutaj mamy różne podejścia i ta średnia, powiedzmy, po wypośrodkowaniu naszych podejść daje, powiedziałbym, całkiem rozsądną propozycję polityczną. No dobrze, ale zanim zapytam jeszcze konkretnie o Janusza Korwin-Mikkego, no to jednak mam wrażenie, że te sondaże to jest jakiś sygnał dla was. Pewnie tak, tylko pytanie sygnał czego i tutaj już są spory, no na przykład dlatego, że są tacy, którzy twierdzą, że nie wiem, wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, które część opinii publicznej odbiera jako prorosyjskie, są tym, co ciągnie w dół sondaże. Ktoś inny powie, że dlatego, że zaraz po wybuchu wojny Bosak raz wspiął, prawda, wstążeczkę w ukraińskich barwach na znak solidarności z tymi, co im bomby na głowę spadają, to pociągnęło w dół Konfederacji. I teraz pytanie, jak odgadnąć, który czynnik zagrał, prawda? Ktoś inny powie na przykład, że przez to, że się korwiniści podzielili na wolnościowców i korwinowców, to ciągnie w dół Konfederacji, jak ktoś inny powie, przez to, że się podzielili za późno, trzeba było szybciej robić jakąś propozycję. A co pan powie, Krzysztof Bosak? Ja uważam, że możemy mieć jakieś po prostu takie zawahanie. Zawahanie, natomiast nie widzę żadnych racjonalnych podstaw do tego, żeby Konfederacja traciła poparcie. Jestem odległy od teorii spiskowych, ale gdybym był ich zwolennikiem, to bym powiedział, że po prostu jest próba manipulacji opinią publiczną, dlatego że zaraz po wybuchu wojny, napaści Rosji na Ukrainę, nastąpiły dwie rzeczy. Po pierwsze, wyciąganie często dawnych wypowiedzi dotyczących Rosji Korwina. Z drugiej strony szlaban na nasze wystąpienia w mediach. Na przykład moje wywiady były wręcz odwoływane i dzwonili do mnie redaktorzy przepraszająco, że tym razem okazało się, że jednak mnie nie mogą zaprosić. Moim zdaniem nastąpiła w momencie wybuchu wojny, poza oczywiście tam akcją pomocową i tak dalej, na poziomie politycznym, próba manipulacji Konfederacją, tak żeby Konfederację po pierwsze wyciszyć, żeby uzyskać to, co socjolodzy nazywają efektem flagi, czyli gromadzeniem wyborców przyrządzących. Po drugie, żeby eksponować z Konfederacji tylko te głosy, które są jakoś, nie wiem, prowokacyjne, czy może budzące jakieś znaki zapytania, a głosy racjonalne. No dobrze, ale teraz jakbyśmy spojrzeli z punktu widzenia taktyki politycznej, to tak, w dużym ugrupowaniu, takim jakim jest PiS, no mamy różnych harcowników. Takim harcownikiem wybitnym była na przykład profesor Krystyna Pawłowicz, gdzieś w Trybunale Konstytucyjnym. Ale w dużym ugrupowaniu taki harcownik zawsze jest gdzieś tam na marginesie i ma prawo być, bo to jest duże ugrupowanie.
U was w kole, które ma 11 posłów, każdą osobę widać bardzo wyraźnie. I tutaj Janusz Korwin-Mikke na tle całej, mam wrażenie, reszty, nawet Grzegorza Brauna, który też miał różne wypowiedzi, ale w ostatnim czasie jednak nie epatował jakoś specjalnie tymi najbardziej kontrowersyjnymi. Janusz Korwin-Mikke robi to cały czas. No to jednak jest jakiś wybijający się akcent. To widać niezależnie od tego, jakby was ustawiały media. Czy to nie jest pana zdaniem problem? Pewien jest. Natomiast odpowiedź należy do naszych wyborców. Czy są w stanie zaakceptować Konfederację taką, jaką ona jest? Dlatego, że w obecnym kształcie Konfederacja bez partii Korwin nie istnieje. Konfederacja jest sojuszem partii Korwin, Ruchu Narodowego Środowiska Grzegorza Brauna. Więc być może jest taka grupa wyborców, dla której po prostu jest nie do zaakceptowania, że jeden z posłów Konfederacji, konkretnie Janusz Korwin-Mikke, wypowiada rzeczy, które ich denerwują, brzydzą czy irytują na różne sposoby. Natomiast myślę, że jest całkiem duża grupa wyborców, która jest przyzwyczajona do tego, że Janusz Korwin-Mikke mówi rzeczy najróżniejsze i widzi gdzie indziej wartość w Konfederacji. A jak pan diagnozuje tę sytuację, w której z partii Korwin odeszli posłowie, w tym bardzo widoczni posłowie, no bo Artur Dziambor czy Dobromir Sośnierz, jedni z najbardziej widocznych posłów Konfederacji, no to jednak jest takie już otwarte wotum nieufności wobec Janusza Korwin-Mikkego. Cóż, to jest ich decyzja. Ja nie jestem jakby od tego, żeby innym pisać ich biogramy polityczne, czy je oceniać. Życzę powodzenia i tym, którzy zostali w partii Korwin, i tym, którzy wyszli. Niech wszyscy piszą swoje strategie, tak jak uważają za najwłaściwsze. Natomiast mogę powiedzieć z perspektywy narodowca, który od bardzo wielu już lat współpracuje z konserwatywnymi liberałami, obserwuje ich z zewnątrz, że nie ma w tym nic zaskakującego, bo średnio co kilka lat następuje jakaś taka fala odejść. Więc myślę, że jeżeli w tym przypadku ta fala odejść nie spowoduje zwalczania się, tylko spowoduje sformowanie jakiejś nieco innej propozycji i dalszą współpracę w ramach formacji wielonurtowej, to byłby to bardzo pozytywny wyjątek na tle wcześniejszych scenariuszy, gdzie czy to dawni koledzy Janusza Korwin-Mikkego z Unii Polityki Realnej później go zwalczali, konkurowali z nim, czy z Kongresu Nowej Prawicy, i jednak nie było tej zdolności do współpracy. Tutaj słusznie niektórzy zauważają, że Konfederacja nas niejako łączy, można powiedzieć nawet wiąże. Jeżeli to wymusi współpracę, w sensie, że będziemy dalej pracować na rzecz jednego projektu, mimo że już jakby w osobnych partiach, no to dobrze, niech Artur Dziambor, Jakub Kulesza i Dobromir Sośnierz pozyskają wyborców, dla których Korwin jest nie do zaakceptowania, a Korwin czy Sławomir Mentzen też mają swój szeroki fanklub i niech pozyskują tych, którzy nie chcą z Dziamborem czy z Sośnierzem z jakichś powodów. A jaki jest status wolnościowców w tej chwili w Konfederacji? Czy oni są równorzędnym członem tego skonfederowanego ruchu, czy to jest jakoś inaczej rozwiązane? W Konfederacji nigdy nie było takiej równorzędności wszystkich partnerów. Każdy ma troszeczkę inną pozycję i ja myślę, że w tej chwili ich status można opisać po prostu w ten sposób, że są posłami koła Konfederacja i dwóch z nich, czyli Jakub Kulesza i Marek Kułakowski, tak jak byli wcześniej, są członkami Rady Liderów Konfederacji. Czyli mają swój głos i na poziomie koła, i na poziomie władz. Mówiło się również, że jakimś motywem do tego rozłamu i do tego ruchu, który się odbył w Konfederacji, jest już kwestia podziału miejsc na listach w nadchodzących wyborach. Czy rzeczywiście tak jest, że zaczynają się wokół tego jakieś napięcia? No w każdej partii tak jest, że się myśli o kolejnych wyborach i o tym, kto będzie kandydował, więc oczywiście i w Konfederacji na ten temat trwa dyskusja już od zeszłego roku i trwają wewnętrzne ustalenia, natomiast wolałbym ich publicznie nie komentować, mogę tylko potwierdzić, że tak, Konfederacja już od zeszłego roku przygotowuje się do kolejnych wyborów parlamentarnych. Poważnie rozpatrywaliśmy scenariusz wyborów przyspieszonych i ostatnia rzecz, którą byśmy chcieli, to być nimi zaskoczeni. Także jakiś wstępny rozdział miejsc już w zeszłym roku został dokonany. Natomiast w jakim kształcie listy zostaną zarejestrowane, to się dowiemy w momencie, kiedy będzie to wszystko ogłaszane. Skoro wspomniał pan o przyspieszonych wyborach, czy uważa pan, że do nich dojdzie, czy raczej nie? Ja cały czas konsekwentnie, bo o to jestem pytany od początku, kiedy wyszliśmy do Sejmu, to mówię, że nie. No ale licząc się z tym, że oczywiście się to może zmienić. A na dzisiaj, bo ta sytuacja jednak się zmieniała. Były momenty, kiedy wydawało się to bardziej prawdopodobne, przynajmniej z punktu widzenia komentatorów patrzących z zewnątrz. Były takie, kiedy wydawało się mniej. Jakby pan procentowo prawdopodobieństwo określił dzisiaj?
Powiem szczerze, że staram się nie zajmować plotkami, a to w dużej mierze zależy od analizy plotek, plus do tego analiza tych wszystkich wariantów prawnych i konstytucyjnych, co tam trzeba zrobić, żeby ten Sejm rozwiązać. Wydaje mi się, że w tym roku jest to mało prawdopodobne, natomiast w przyszłym roku, na wiosnę, tak jak niektórzy spekulują, no to bym może powiedział, że 50-50. Natomiast przyspieszenie wyborów o kilka miesięcy, w sensie, że one się odbędą w 2023 roku, ale trochę szybciej niż by wynikało ze zwykłych terminów, to z naszej perspektywy to nie robi żadnej istotnej różnicy. No bo tak jak mówię, my o wyborach już myślimy. Oczywiście jakieś napięcia w Konfederacji są, mogą być, w każdej partii są, też jakby nie udawajmy, że nie ma. Po prostu ja mam wrażenie, że przez ostatnie lata Konfederacja była taką jednością, takim kontrastującym z tym, co mówili o nas dziennikarze i publicyści, fenomenem, że żaden z naszych posłów nie odszedł, nie było prawie żadnych publicznych kłótni, że w tej chwili jak coś się wewnętrznie zaczęło dziać, to nagle wszyscy już w strachu, czy Konfederacja się nie rozpadnie, ale ja mogę powiedzieć, że zrobimy wszystko, żeby Konfederacja trwała we współpracy i żeby wszyscy widzieli swoje miejsce w Konfederacji i czuli, że mają na co pracować i się czuli tego, że nikt ich tam, jak to się mówi językiem politycznym, nie wytnie. Na razie sondaże, które oprócz sprawdzania procentów próbują też przeliczać te procenty na miejsca, mówią o tym, że możecie mieć w przyszłym Sejmie, no powiedzmy 20, nawet niektóre pokazują, że 30 posłów. Czy bierzecie pod uwagę wariant koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, które może przecież wybory wygrać jako pojedyncza partia, no ale raczej chyba już bez większości? Zacznę od tego, że jeżeli chodzi o wynik wyborczy, to dużą niespodzianką czy takim sukcesem dla nas byłoby wyprzedzenie Lewicy. I myślę, że byłby to też sukces na poziomie takim symboliczno-politycznym, jakiego Polska potrzebuje, żeby taka partia jak Konfederacja wyprzedziła Lewicę. I to za cel sobie powinniśmy postawić, czyli partie centrowe, w dużej mierze niestety programowo podobne czy bezideowe, jak PiS, Platforma, niech tam się o ten prymat boksują, a my jako formacja ideowa pokonajmy ideowego najważniejszego przeciwnika, czyli Lewicę. To byłoby coś i rozdział mandatów zależy nie tylko od wyniku procentowego, to lepiej zorientowani nasi słuchacze pewnie świetnie wiedzą, ale też od kolejności komitetów wyborczych. Jak się jest, nie wiem, trzecim komitetem dobrania mandatów i ma się wynik 7%, to jest zupełnie inna liczba posłów niż jak się ma 7%, ale jest się czwartym komitetem dobrania mandatów, czyli tam powyżej są jeszcze inne. No dąd się kłania, niestety tak to działa. Tak, więc nie tylko liczba głosów zdobytych, ale ta kolejność dziobania decyduje. I teraz tak, co do wariantów koalicyjnych. Oczywiście no, jesteśmy politykami w demokracji parlamentarnymi, więc musimy rozpatrywać wszystkie warianty i sobie o nich dyskutujemy. Natomiast to, że o czymś dyskutujemy wewnętrznie, to nie znaczy, żebyśmy tego chcieli. Wydaje mi się, że jest taka tendencja, żeby nas wpychać, i to jest w interesie PiS-u i Platformy. W interesie PiS-u jest, żeby wpychać Konfederację w rolę potencjalnej przystawki Platformy. W interesie Platformy i Lewicy jest, żeby wpychać, i samego zresztą PiS-u, żeby wpychać Konfederację w rolę jakiejś potencjalnej przystawki PiS-u. No na naszym interesem i interesem naszych wyborców i sądzę, że Polski jest to, żeby Konfederacja była formacją samodzielną. Więc ja uważam, że na obecną chwilę rozpatrywanie jakichkolwiek wariantów koalicyjnych jest zupełnie pozbawione sensu. Jesteśmy opozycją, jesteśmy od tego, żeby krytykować rząd, pokazywać, gdzie on nie domaga. Jest tych pól cała masa. I patrząc na jakość rządzenia przez PiS, ja osobiście to, jakby to powiedzieć, żeby nie powiedzieć nieładnie. Jakbym chciał powiedzieć nieładnie, to bym powiedział, że dostaję mdłości. Jakbym chciał powiedzieć jakoś ładnie, to będzie, że żołądek mi się kurczy, jak patrzę na to, jak PiS rządzi Polską i co z tego wynika, jak bardzo jest to nieodpowiedzialne, chaotyczne, dyletanckie. Szczerze powiedziawszy, nawet zakładając, żebyśmy mieli, nie wiem, wszystkie najważniejsze ministerstwa, wszystkie najważniejsze spółki i połowę programu rządzenia po swojej stronie, to ja nie wiem, jak z takimi ludźmi w ogóle można coś efektywnie robić. To znaczy, przerażające jest to, jak się na to patrzy. Ja osobiście uważam, że powinniśmy budować swoją siłę samodzielnej Konfederacji. No tak, tylko że z tego, co pan mówi teraz, może wynikać, że nigdy nie będziecie mieli władzy, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby chciała z wami zawrzeć koalicję, czy to Polska 2050, czy Koalicja Obywatelska, czy Porozumienie będące być może w jakimś związku z PSL-em. No a skoro pan tak mówi o Prawie i Sprawiedliwości, to być może z waszej strony nie będzie woli, czyli co, wieczna opozycja? Demokracja płata różnego rodzaju niespodzianki. Ja myślę, że taką niespodzianką najciekawszą dla Polski byłoby to, żebyśmy wzmocnili się i weszli do politycznej pierwszej ligi. Nie tej, która aspiruje, żeby w kolejnych wyborach przekraczać próg, tylko tej, która aspiruje o zwycięstwo.
Być może dzieli nas od tego, nie wiem, półtora, dwie, trzy kadencje. Natomiast to jest cel warty walki i inwestycji. I ja bym chciał, żeby myślenie naszych wyborców w takim horyzoncie się kształtowało. Żebyśmy my walczyli o zwycięstwo i realizację swojego programu, a nie o przetrwanie na scenie politycznej, albo o to, jak się wymigać od koalicji, która jest beznadziejna, albo jak się wymówić od tego, że ktoś nas wpycha w ramiona politycznych konkurentów, których uważamy za kompletnie skompromitowanych, niezależnie czy weźmiemy PiS czy Platformę, prawda? To jest gra w dwie strony. Wyborcy Konfederacji w drugiej turze wyborów prezydenckich, zostając w domach albo rozbijając swoje głosy plus minus porówno na dwóch kandydatów z PiSu i z Platformy, pokazali tak naprawdę czerwoną kartkę obu stronom sporu. I to jest coś, czego my się będziemy trzymać i co moim zdaniem konstytuuje Konfederację, czyli ci wszyscy, którzy na przykład boją się, bo wiem, że są takie strachy, że Ruch Narodowy to by chciał koalicji z PiS-em. Dementuję to. Nic takiego nie ma. Konfederacja jest pod tym względem jednością. Patrzymy wszyscy krytycznie na to, co robi PiS, na to, co robiła Platforma, też patrzymy krytycznie. I ja uważam, że jakby trzeba o takich sprawach dyskutować. Jest to bardzo trudne, bo później każde zdanie może być wyrwane z kontekstu. Tak? Ja uważam, że najwłaściwszy sposób to jest taki, żebyśmy my jako konfederaci, mam na myśli i polityków, i naszych wyborców, sympatyków, którzy nam pomagają w internecie, publicystów, którzy może wiążą z nami jakieś nadzieje, żebyśmy my wszyscy zaczęli dyskusję programową, jakie jest nasze programowe minimum do rządzenia Polską. I wtedy zrobili przetarg na to, kto chce to minimum spełnić. I może się okaże, nie wiem, że na przykład ani PiS, ani Platforma, ani Lewica, ale jakieś inne siły polityczne, które powstaną po następnych wyborach, powiedzą, ok, Konfederacji, podoba nam się to i to i to, a w zamian za to rozważcie, nie wiem, my tam przychodzimy z pomysłem demokracji bezpośredniej, albo żeby tam, nie wiem, zrobić zamiast ławy przysięgłych to ławników, albo zamiast ławników ławy przysięgłej. I wtedy rozmawiamy, prawda? Co za co? Wspomniał Pan tutaj o relacjach z PiS-em to kilka razy. Zastanawiam się, może to jest takie trochę przyczynkarskie, ale myślę, że wielu naszych widzów to może interesować. Jaka jest relacja w tej chwili pomiędzy Ruchem Narodowym a środowiskiem Pana Bąkiewicza i Stowarzyszeniem Marsz Niepodległości? Bo jednak Marsz Niepodległości jest kojarzony od wielu lat z Ruchem Narodowym, a wydaje się, że Pan Bąkiewicz w dużej mierze zbliżył się, mówiąc delikatnie, do rządzącej partii. Jaka jest relacja? No w tej chwili to właściwie, tak powiedziałbym, znamy się, natomiast każdy robi swoje rzeczy. Czyli jest to relacja mało intensywna. Oczywiście, takie bardzo dyplomatyczne stwierdzenie. No ja jestem politykiem, więc nie jestem od tego, żeby mówić niedyplomatycznie. Wyborcy nie za to, jakby nie tego od nas oczekują. Są komentatorzy, publicyści, oni mogą różne rzeczy napisać ostro czy otwarcie, natomiast ja powiem, że to nie jest intensywna relacja. Oczywiście jak się gdzieś spotkamy, to ze sobą rozmawiamy, bo jesteśmy ludźmi cywilizowanymi z kultury polskiej. Natomiast no, nie ma jakiejś wielkiej chemii, jak to się mówi. Robert Bąkiewicz po prostu przejął Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i organizacje, które to zakładały, czyli Młodzież Wszechpolska czy Obóz Narodowo-Radykalny, nie są z tego stanu rzeczy jakoś bardzo zadowolone. Natomiast Robert Bąkiewicz ze swoją grupą się po prostu wyemancypował i ja bym jakby nie chciałbym wygłaszać jakichś takich sądów bardzo niesprawiedliwych, więc uważam, że po prostu oni uprawiają swoją politykę. Swoją politykę i to nie jest polityka ani Ruchu Narodowego, ani Konfederacji, ani tych organizacji narodowych, które zakładały Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, jak Młodzież Wszechpolska, Obóz Narodowo-Radykalny, gdzieś tam patronował temu Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Ani też uważam, że z redukowaniem całkowitym byłoby stwierdzenie, że to jest polityka PiSu. Natomiast to jest jakaś taka gra. Wystarczy popatrzeć jakby na listę zaproszeń do mediów narodowych. No, tam się zwiększyła liczba ludzi z zaplecza PiSu czy z klubu parlamentarnego PiS. No i to coś pokazuje. Natomiast czy to pokazuje... No już jakby nie chcę stawiać kropki nad i, tak? Natomiast... Użył Pan takiego słowa, odnosząc się do Waszej formacji, inwestycja. Ja przy tym słowie inwestycja się zatrzymam, ale pytając znów o politykę Polski względem wojny na Ukrainie, wygląda na to, że jednak duża część Polaków i to po obu stronach akceptuje taką bardzo, powiedziałbym, asertywną, wychodzącą naprzód politykę wobec tego konfliktu, czy tej wojny, agresji rosyjskiej.
Czy pan traktuje to, co Polska robi w kategoriach właśnie strategicznej inwestycji? Bo to jest to uzasadnienie, które się bardzo często pojawia również po stronie rządzących, że warto te pieniądze wydać, warto przyjąć tych ludzi w zasadzie bezwarunkowo, mówię teraz o ukraińskich uchodźcach, w jak największej liczbie, że to wszystko jest strategiczną inwestycją w trwałą zmianę położenia Polski na geopolitycznej mapie. Czy w tych kategoriach pan na to patrzy, w jakichś innych? W pewnym stopniu tak, bo jeżeli obóz rządzący na to tak patrzy, to trzeba to analizować jako poważny argument, tak? I natomiast to nie znaczy, że ja bym prowadził identyczną politykę, gdybym rządził Polską. Tu rozróżnimy te dwie rzeczy, bo zapytanie polityka, czy on na coś patrzy w jakiś sposób, to pytanie... Może czy, powinienem inaczej zapytać, czy pan widzi jakiś walor w tym argumencie, że inwestujemy bardzo dużo, ale w dłuższym czasie nam to się zwróci. To, na co bym chciał zwrócić uwagę, to, że pan redaktor wciąga mnie na bardzo grząski dla polityka grunt, to znaczy na grunt analizy. Ja już się naciąłem kilka razy, że od polityków nie oczekuje się analizy, tylko oczekuje się, żeby mówili, co popierają, a co zwalczają. A jak polityk zaczyna analizować, to część słuchaczy się gubi, szczególnie ta, która zna wypowiedź z omówienia. I wychodzi, że to, co było analizowane z jakiegoś punktu widzenia, to on poparł albo ogłosił, że będzie robił. Więc ja bym chciał też zwrócić uwagę tym, którzy tutaj nas słuchają, żeby być wyczulonym na to. Myślę, że widzowie akurat tego programu mogą wręcz oczekiwać analizy. Niestety jest to bardzo niebezpieczne, w tym sensie, że dobra analiza to jest to, czego uczył Dmowski, to jest umiejętność przyjmowania różnych perspektyw, to też w polityce międzynarodowej. Wiem, że pan redaktor był redaktorem pisma o polityce międzynarodowej i na tym to polega, że patrzymy na różne zdarzenia z perspektyw różnych państw i ich interesów, prawda? Natomiast polityk, który publicznie zaczyna przyjmować perspektywę inną niż swojego państwa, ja tak zrobiłem raz w wypowiedzi o konflikcie między Polską a Brukselą i napisałem z perspektywy Brukseli, no to zaraz połowa zaplecza takiego trollerskiego PiSu mnie ogłosiła zdrajcą, prawda, dlatego, że o, on by utarł nosa Polsce i wydało się, prawda, Bozak przeciwko Polsce. To są jakieś kuriozalne sytuacje, ale w takiej rzeczywistości funkcjonujemy jako politycy, więc teraz pytanie, czy ja coś widzę, czy nie widzę. No oczywiście jest ten aspekt strategii wobec Ukrainy, Polski długookresowej. Ja widzę zagrożenie w tym, co robi rząd, że mając nawet, powiedzmy, podejście może jakby w tej nadziei nie ma nic złego obiektywnie. Natomiast jak oni przedobrzą, to się zwróci przeciwko Polsce, dlatego że... Przedobrzą w jaki sposób? Przedobrzą w skali tego pomagania. O tak, to znaczy ja uważam, że pewna pomoc jest rzeczą naturalną, wynikającą nie z żadnej kalkulacji, ale z zasad moralnych, tak? Później jest coś więcej, co wynika, nazwijmy to, z jakiejś kalkulacji politycznej. A później jest coś, co nazywane jest już w internecie amokiem, tak? Czy co my nazwaliśmy w swoich wypowiedziach przywilejami. To znaczy, że różne instytucje zaczynają się ścigać na to, która jak nadskoczy i jak się popisze. Został uruchomiony wyścig w nadskakiwaniu. I teraz moim zdaniem bardzo trudno jest to krytykować, dlatego że za tym w indywidualnych przypadkach stoi po prostu odruch serca. Odruch serca konkretnych ludzi, którzy uruchamiają zasoby. I jeżeli ktoś uruchamia swoje prywatne zasoby, na przykład nie wiem, firma Kobi z Polski zrobiła klocki z samolotem i podpisała, że to jest duch Kijowa i zysk ze sprzedaży tych klocków przeznacza na pomoc Ukrainie. Nie mam słowa, żeby to skrytykować, poza tym, że podobno ten duch Kijowa to jakiś taki urban legend wojenny, wytworzony na potrzeby propagandy, ale nie mam z tym problemu. Wojna, propaganda, niech to wszystko się toczy, pomoc, klocki, dlaczego nie? Ale to jest prywatna firma. Natomiast jeżeli w ten wyścig włączają się szefowie państwowych instytucji, zaczynają szastać pieniędzmi podatnika bez żadnej kalkulacji, to włącza się u mnie dzwonek ostrzegawczy. W momencie, kiedy w tym samym czasie mamy zbliżenie się do konstytucyjnych poziomów zadłużenia, bezprecedensową inflację, perspektywę, że nie będziemy mieć na jesieni węgla, czy że nie mamy rezerw węgla, że nie mamy rurociągu, po którym byśmy odbierali gaz i tak dalej, to jednocześnie rząd nie rozmawia z opozycją o tych wszystkich sprawach, bo nie ma w ogóle żadnej rozmowy na te tematy. Nie ma. Rząd nas zapraszał, żeby rozmawiać, jak zmieniać konstytucję, żeby zamrażać czy odbierać majątki. Przy czym jak pytaliśmy, no dobra, ale które, to oni mówili, że nie wiem, no,
że nie powiedzą, czy że nie mogą ujawnić. Po czym się okazywało, że są spory co do firm, którym będą zabrane majątki. Więc ja mam poziom wysokiej nieufności do tego, co robi rząd. Tak? To znaczy, oni mogą ogłosić rzecz, która brzmi w zarysie racjonalnie, a później zrobią to w taki sposób, że po prostu na tym będą cierpieć polskie interesy. I to jeszcze raz, żeby mnie ktoś źle nie zrozumiał. Ja nie uważam, że na tym, że nie wiem, minister Dworczyk uruchomił jakieś zasoby, czy premier z zasobów tam Agencji Rezerw Materiałowych i wspieramy jakieś tam działania humanitarne na Ukrainie, to że z tego wynika szkoda dla Polski, tak? Ale jeżeli na przykład nie ma miary w przekazywaniu broni i to zagraża tym operacyjnym zdolnościom Wojska Polskiego, gdyby, nie daj Boże, wybuchł konflikt z udziałem Polski, to już jest problem. Jeżeli na przykład zostały oddane polskie czołgi bez jakiejś jasnej obietnicy ze strony państw sojuszniczych, jak i w którym momencie zostanie nam to zrekompensowane, żeby zachować zdolności obronne, to już widzę problem. I moim zdaniem jest problem polegający na tym, że ludzie oczekują wypowiedzi na bardzo wysokim poziomie ogólności. Na zasadzie popierasz to czy nie, ale co? Jak wchodzisz w szczegóły, no to już się wyłączają. No ale patrząc jeszcze na ten duży strategiczny obraz, czy taka wizja, że my angażujemy w tej chwili bardzo dużo, ale w zamian dostajemy po pierwsze bardzo nam przychylną Ukrainę, po drugie możliwość partycypowania w odbudowie Ukrainy, po trzecie trwałe, a przynajmniej na długi czas odsunięcie Rosji od polskich granic, po czwarte, zdegradowanie Niemiec do niższej pozycji w Europie ze względu na ich postawę właśnie wobec Rosji wcześniej i wobec konfliktu przynajmniej przez długi czas. Czy to wszystko pańskim zdaniem jednak nie uzasadnia ponoszenia tych kosztów? To, co pan redaktor wymienił, nie, ponieważ te cele są niemożliwe do osiągnięcia. Możliwe są do osiągnięcia cele dużo skromniejsze i wówczas pod znakiem zapytania moim zdaniem stałaby taka alokacja aż tak ogromnych zasobów, jak na przykład te świadczenia socjalne, co my jako Konfederacja kontestujemy. A jakie cele są w takim razie do osiągnięcia? Moim zdaniem do osiągnięcia, to znaczy tak, na pewno zdegradowanie pozycji Niemiec w polityce europejskiej nie jest możliwe. Ona wynika z siły ekonomicznej Niemiec i potencjału ludnościowego Niemiec, z traktatów, z osadzenia ludzi w instytucjach unijnych. Więc tutaj Niemcy nieco swoją politykę przeorientują, ale po tej korekcie będą tak samo silne, jak są obecne. To jest moja prognoza. Jeżeli chodzi o politykę ukraińską i budowanie polskiej pozycji względem Ukrainy, ja mam taką opinię, że po stronie ukraińskiej dużo mniej decydują, nazwijmy to, sentymenty czy zasada wdzięczności, niż się to po polskiej stronie wydaje. Uważam, że oczywiście tam powstał pewien, szczególnie na poziomie społecznym, propolski sentyment i w badaniach jesteśmy tam wysoko w tej chwili. Natomiast to są emocje społeczne, które powiedzmy za 10 lat, jak powstaną jakieś konflikty między naszymi państwami, może po nich nie być zbyt dużego śladu. Druga sprawa, emocje społeczne niekoniecznie przekładają się na poziom polityczny. Moim zdaniem klasa ukraińska polityczna jest wewnętrznie podzielona. Słyszałem takie nieoficjalne opinie od polskich polityków, że pewne rzeczy, które mogłyby się zdarzyć pozytywne w stosunkach polsko-ukraińskich, nie dzieją się, ponieważ, nie wiem, aktualne osoby, które są we władzach państwa ukraińskiego, po prostu o czymś nie decydują. Decyduje ktoś inny. Na poziomie lokalnym już nie mają przełożenia na to. Jakiś oligarcha, interes jakiejś grupy oligarchicznej. Czyli krótko mówiąc, ci, z którymi gadają nasi politycy, to czasem nie są ci, którzy rzeczywiście decydują. I to jest problem. To znaczy, moim zdaniem, ukraińska polityka, i jak ktoś się głębiej w to wczyta, w raporty te analityczne, to dostrzeże, że ona jest bardzo sfragmentaryzowana. I oczywiście w tej chwili jest mobilizacja wojenna, więc wszyscy stoją niby to przy prezydencie Zełenskim. Ale jak się tylko wojna skończy, to ta polityka znów się rozpadnie na 10 tysięcy frakcji, grup, szczebli, interesów, poziomów oligarchicznych i się okaże, że państwo polskie zostaje z jakimś ogólnym pozytywnym sentymentem i 50 partnerami do dyskusji, z których każdy ma swoje interesy i oczekuje, że te interesy będą zaspokajane. Czyli ja bym na jakąś wielką wdzięczność, że się po wojnie ta wdzięczność zmaterializuje, nie liczył. A jeśli chodzi o tą odbudowę, to moim zdaniem to będzie po prostu tak, że no przecież Ukraińcy to oczekują, nie że oni będą płacić za odbudowę, a polskie firmy będą wykonawcami, tylko że odbudowa będzie wyglądać tak, że bogatsze państwa, czyli w tym Polska, będą się zrzucać na odbudowę Ukrainy, która broniła. W tej chwili nasi politycy wprost mówią, wy ponosicie dla nas ofiary, wy nas bronicie przed Rosją. No to po wojnie sądzę, że władze państwa ukraińskie przyjdą, no powiedzą, obroniliśmy was, no to teraz zapłaćcie za odbudowę naszego kraju. Ale może mogłoby... I będziecie mogli w tym partycypować. A jak przyjdą na przykład, wyłożą kasę na stół Amerykanie i Niemcy, no to wjadą firmy amerykańskie i niemieckie, a polskie firmy jako podwykonawcy na rynkowych zasadach. Na takich zasadach, że jak firma z Chorwacji
taniej zrobi drogę czy most niż firma z Polski, to tamta dostanie, no bo dlaczego miałoby być inaczej? Czy oczekujemy, że coś powyżej rynkowych stawek będą robić polskie firmy po wojnie? Na zasadzie wdzięczności? No ja to, tego nie oczekuję. No to jeszcze jeden aspekt tej sytuacji. Uważam, czyli... że byłoby to nieracjonalne ze strony ukraińskiej. Moim zdaniem my nie powinniśmy popełniać takiego błędu, że będziemy drugiej stronie przypisywać nieracjonalność na naszym poziomie. W sensie państwa polskiego. Kwestia relacji polsko-amerykańskich, bo tutaj rzeczywiście nastąpiła bardzo daleko chyba idąca zmiana w stosunku do tego, jak najpierw wyglądały stosunki administracji Joe Bidena z obecnym rządem. Zmiana na korzyść. Czy pan uważa, że możemy stać się trwałym, takim naprawdę ważnym, pierwszoplanowym, strategicznym partnerem dla Stanów Zjednoczonych i co by ewentualnie dobrego z tego mogło wyniknąć? A może to jest złudzenie? Nie uważam, że możemy się stać. Nie uważam. W ten sposób nie uważam nawet, że zaszła jakaś fundamentalna, trwała zmiana. Uważam, że mamy sytuacyjną koincydencję interesów. W interesie państwa polskiego i w interesie państwa amerykańskiego jest, żeby Rosja nie wygrała na Ukrainie. W związku z czym państwo polskie, państwo ukraińskie, mimo niesnasek pomiędzy rządem i prezydentami, podjęło operacyjną, intensywną współpracę w zakresie wspierania Ukrainy, żeby nie przegrała tej wojny. Ale to tyle. Poza tym finansowania działań uchodźczych nie mamy. Była zapowiedź miliarda dolarów, ten miliard dolarów nie wiadomo do kogo ma trafić, przynajmniej ja do dzisiaj nie wiem do kogo ma trafić i kiedy. W każdym razie to co wiem, to że nie trafił do państwa polskiego. Mieliśmy w zasadzie tylko tutaj jedno spotkanie trochę przy okazji pomiędzy prezydentem Bidenem i prezydentem Dudą. Oczywiście jest współpraca na poziomie operacyjnym, jeżeli chodzi o uzbrojenie. To jest taka współpraca, że Amerykanie nam sprzedadzą, a my kupimy, tak? Nie słyszałem informacji takich, że Amerykanie przekazują coś za darmo, albo że nie wiem, w Polsce powstanie jakaś nowa fabryka broni na dużą skalę, zasponsorowana przez Amerykanów. No, jakby jakieś takich bardziej charytatywne wszystkie inwestycje, w sensie, że się za coś nie płaci, to wszystko idzie na Ukrainę. Jak Brytyjczycy w polską stronę jakiś gest zrobili, zaraz się odezwał minister spraw zagranicznych Ukrainy, po co dajecie Polakom, dajcie bezpośrednio nam. No to nie ma żadnych sentymentów, także ja nie widzę jakiejś zmiany, natomiast widzę eksploatowanie naszego kraju w tym kontekście bezpieczeństwa do oporu, tak? To znaczy to przez nas idą dostawy z państw zachodnich, to my bierzemy ryzyko. Na szczęście Rosjanie jakby próbując paraliżować te dostawy, no nie uderzają w te szlaki na naszym terytorium, tylko na terytorium ukraińskim, ale nie oszukujmy się. Patrząc na dynamikę tej całej wojny, myślę, że ręka ich świerzbi, żeby te, prawda, lądowanie tych samolotów w Polsce sparaliżować. No, to wystawia nas na... To nie jest przypadek, że Amerykanie patrioty ustawili w Rzeszowie. Te patrioty to nie są do obrony mieszkańców Rzeszowa, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że nagle Amerykanie dostrzegli pilną potrzebę strategiczną w miastach Polski Wschodniej, prawda, w Rzeszowie, w Lublinie, Zamościu, w Puławach staną patrioty. Nie. One są tam, gdzie lądują samoloty z uzbrojeniem dla Ukrainy. I dlaczego? No dlatego właśnie, że oni przewidują, że tam mógłby być wykonany ruch rosyjski, tak? Czyli my jesteśmy w tej chwili w sferze zagrożenia i stąd jest ta bliska, bardzo intensywna współpraca. Jak zostanie podpisany pokój, ta współpraca może się skończyć i zaraz się okaże, że my źle rozumiemy demokrację, wolność prasy i rządy prawa. I oczywiście, tak jak wśród eurokratów nie wygasł ten taki, ja bym to nazwał, rewanżyzm, że trzeba tu Polakom pokazać, gdzie ich miejsce. Tak samo po stronie tych lewicowców, czy liberałów, jak to mówią w Ameryce, amerykańskich, też wcale moim zdaniem nie wygasła ta wrogość i chęć zdominowania tego polskiego ciemnogrodu, jak oni to pewnie postrzegają, tylko po prostu stwierdzili, dobra, na razie, tak jak tam współpracujemy czasem, nie wiem, z jakimś tam Erdoganem, który jest wprawdzie tam trochę dyktatorem w tej Turcji, no ale z nim współpracujemy, tak samo teraz z tym Kaczyńskim. Trzeba się dogadywać, bo tu mamy swój interes i to w tych kategoriach. A jak pan w takim razie ocenia, skoro wspomniał pan o Erdoanie, jak pan ocenia kwestię przystąpienia Finlandii, wniosków o przystąpienie do NATO, Finlandii i Szwecji, która też już taki wniosek złożyła, no przy sprzeciwie Turcji pojawiają się głosy, moim zdaniem dosyć trzeźwe, że Erdoğan znowu próbuje coś po prostu dla siebie wynegocjować przy tej okazji. Ale czy strategicznie rzecz biorąc to pańskim zdaniem przystąpienie Szwecji i Finlandii polepsza naszą sytuację, czy pogarsza?
lub jej nie zmienia. Wydaje mi się, że tak. To znaczy im więcej państw w regionie jest w tym samym sojuszu co my, szczególnie państw, które czują się również zagrożone przez Rosję, a można o tym mówić w przypadku Szwecji, w przypadku Finlandii, tym lepiej. Dlatego, że wówczas więcej państw, które są połączone tym więzem wzajemnego zobowiązania o ochronie swojego bezpieczeństwa. Oczywiście i Szwecja, i Finlandia i bez członkostwa współpracowały z NATO, natomiast lepiej, żeby to była współpraca bardziej zacieśniona i powinniśmy sobie życzyć, moim zdaniem, żeby ta współpraca jakby szła dalej. To znaczy mi się wydaje, że w tej chwili wszyscy ulegamy takiemu mirażowi natowskiej potęgi, głównie dlatego, że to nie państwo natowskie zostało zaatakowane i że są te dobrowolne dostawy sprzętu. Natomiast jestem w stanie sobie wyobrazić inne warianty konfliktu zbrojnego, w którym to wszystko wyglądałoby mocno inaczej. Moim zdaniem jest dużo czynników, których się nie analizuje publicznie. Na przykład? No na przykład w to, że Amerykanie po prostu bardzo zainwestowali w prezydenta Zełenskiego i w Ukrainę i po prostu jakby to nie tylko czynnik natowski, to po prostu ogromna presja amerykańska i ogromne uruchomienie wszystkich zasobów, jakie państwo amerykańskie ma, powoduje to zaangażowanie innych państw. Gdyby na przykład Ameryka pozostała bardziej bierna, to mogłoby nie być w ogóle takiego dużego zaangażowania państw także europejskich w tą sprawę. Moglibyśmy w ogóle tego wszystkiego nie mieć. Następna sprawa. Mamy mobilizację w mojej ocenie międzynarodowej żydowskiej opinii publicznej po stronie prezydenta Zełenskiego, no, który też nigdy nie krył, że jest pochodzenia żydowskiego. To też jest czynnik, który trzeba wziąć w polityce międzynarodowej pod uwagę. To mogłoby zagrać w inną stronę, przeciwną. Później... No chociaż stanowisko Izraela tu nie jest takie jednoznaczne wcale w tej wojnie. No i też jakby nie jest najważniejsze. Tak, ja mówię o międzynarodowej opinii, na przykład jeżeli chodzi o organizowanie na poziomie biznesowym i finansowym sankcji wobec Rosji. To poszło gładko i szybko. Myślę, że mógł tutaj ten czynnik mieć znaczenie. Nikt tego nie dyskutuje publicznie, wiadomo, że zdecydowanie niepoprawnie politycznie. Zauważenie, że jest jakieś lobby tego typu w polityce międzynarodowej czy w świecie międzynarodowych finansów. Moim zdaniem jest i to zagrało po stronie ukraińskiej. I tak dalej, i tak dalej. Długo można by to analizować. Także ja sądzę, że jakby nie powinniśmy popadać w nadmierny optymizm, bo w tej chwili widzę, że jest dużo głosów takich, a tak narzekaliście na to, a teraz zobacz, jak wspaniale to wszystko działa. No jakby też pytanie, czy wspaniale, prawda? No to wspaniałość polega na tym, że Ukraińcy się wykrwawiają, a największe potęgi militarne się przyglądają i tam podsyłają broń, ale trochę za późno, prawda? Szkolenie w sytuacji, tu się wojna toczy, a tutaj szkolenie. To jest jednak sytuacja na swój sposób kuriozalna. No, prawda jest taka, że gdyby państwa zachodnie, największe potęgi militarne chciały po prostu Ukrainie pomóc, to mogłoby ten konflikt zakończyć no, prawdopodobnie tam w kilka tygodni. Ale to jest pan zwolennikiem tego, żeby wysłać wojska NATO na Ukrainę i podjąć walkę z Rosją? Nie mam żadnego mandatu, żeby wypowiadać się, co powinny robić wojska NATO, natomiast wojsk polskich na pewno nie. Jesteśmy na to za słabi. Uważam, że nie mamy zdolności prowadzenia wojny. Uważam, że mamy bardzo słabe zdolności obrony własnego terytorium. Obawiam się, że mniejsze niż Ukraińcy w tej chwili. Więc uważam, że taka wypowiedź w ogóle byłaby nie na miejscu. Tak? Natomiast Amerykanie, jeżeli zainwestowali... Natomiast wiadomo, że Amerykanie nie chcą wojny z Rosją i nikt nie chce konfliktu nuklearnego. To jest też rzecz oczywista. Tak? Inna sprawa, czy ten konflikt nuklearny mógłby rzeczywiście nastąpić, dlatego że czytam... Widać, jak bardzo zdekapitalizowane są wojska rosyjskie w tej chwili. Rosji udało się wytworzyć miraż, że ma zmodernizowaną, nowoczesną armię, która jest w pierwszej trójce na świecie. Teraz widzimy, że to jest miraż, nie może sobie Rosja poradzić z Ukrainą. I pytanie, jak wygląda ten arsenał nuklearny. Widziałem też wśród ekspertów od obronności analityków takie swego rodzaju kpiny na zasadzie, że z tą bronią nuklearną to jest taki jeden wielki straszak, ale gdyby przeszło do przetestowania, to by się też okazało, że Rosja w tym zakresie ma dużo bardziej ograniczone zdolności niż to publicznie jest przedstawiane przez Rosję czy analityków. No to jeszcze jedna kwestia, czyli ta kwestia bardzo bolesnych zaszłości historycznych między Polską a Ukrainą, kwestia Wołynia. Czy pan uważa, że teraz powinniśmy jakoś uzależnić swój stosunek do walczącej Ukrainy od rozwiązania przez nią tych kwestii, czy też raczej należy to odłożyć na bok i potraktować jako zupełnie oddzielne zagadnienie, nie do dyskusji teraz, bo teraz sytuacja się do tego nie nadaje?
Ani jedno, ani drugie. Uważam, że oba podejścia byłyby szkodliwe dla celów, jakie ma państwo polskie, to znaczy uznania przez stronę ukraińską faktów w zakresie historii i po prostu upamiętnienia ofiar i przyznania prawdy historycznej. Uważam, że żeby zrealizowane zostały cele państwa polskiego, powinna być ze strony polskiej permanentna presja, ale jednak nie stawianie sprawy na zasadzie takiej, jak nam teraz nie przyznacie wszystkich faktów i prawda, ambasador Ukrainy w zębach nie przyniesie wieńca pod pomnik Wołyński przy wszystkich tutaj, prawda, no to, to koniec ze wsparciem. Uważam, że takie postawienie sprawy w oczywisty sposób blokowałoby po tamtej stronie pozytywne podejście. Natomiast uważam, że z drugiej strony niestosowanie żadnej presji, schowanie tematu jest też bezsensowne. Znaczy Ukraińcy muszą wiedzieć, na czym nam zależy i w ogóle każde państwo musi wiedzieć, na czym nam zależy. I ostatecznie każdemu państwu partnerzy międzynarodowi czytają tak, że zależy na tym, o czym się mówi przy każdym spotkaniu, na każdym poziomie. Więc uważam, że jeżeli polscy politycy przy tych wszystkich, ja nie wiem, o czym dyskutują politycy z rządu, ponieważ jako politycy opozycji nie mamy do tego żadnego dostępu. Natomiast uważam, że jeżeli na przykład minister Dworczyk, który tam ostatnio prawie, nie wiem, co drugi tydzień, czy z premierem Morawieckim, czy sam jest na Ukrainie, nie stawia tej kwestii i nie mówi, słuchajcie, zbliża się 11 lipca, społeczeństwo polskie jest bardzo w tej chwili za wami, ale potrzebny jest tutaj gest, potrzebne jest, żeby tą sprawę zamknąć, potrzebne jest, żeby ta rana nie ropiała. Trzeba powiedzieć, jak było, trzeba to upamiętnić, trzeba przetłumaczyć w obie strony publikacje historyczne, które będą oparte na konsensusie naukowców co do faktów, a nie kwestionować, zamiatać pod dywan, trzeba zrobić ekshumację, trzeba wybudować pomniki, groby i tak dalej, tak? No i jeżeli oni tego nie mówią, to pogarszają sytuację państwa polskiego w zakresie osiągnięcia tego celu. Po prostu jeżeli zaczniemy o tym mówić, nie wiem, za rok, to wszystko będzie, nie wiem, albo kilka lat później, albo w ogóle nie będzie. Bo po prostu po tamtej stronie będzie to czytane, że dla nas jest nieistotne, tak? Także uważam, że trzeba taką presję wywierać. Natomiast trzeba ją wywierać też w sposób umiejętny. Moim zdaniem po stronie polskiej często jest w różnych wariantach, ale podejście do narodów na wschód od nas z pozycji takiej wyższościowej. W przypadku środowisk centrowo-liberalnych to jest czasem taki paternalizm. Na zasadzie wy tam jesteście narody Europy Wschodniej, to my wam pomożemy robić demokrację, pomożemy wam robić integrację europejską, pomożemy wam robić społeczeństwo obywatelskie, ta agenda soroszowska. I występują ci z centrolewicy jako tacy patroni. Natomiast ci z, powiedzmy, strony bardziej naszej, tak to powiedzmy prawicowej, no to podchodzą na zasadzie taki, wy tam jesteście te narody wschodnie, tacy, prawda, niżej od nas, to my wam powiemy, co macie teraz nam tutaj zameldować, powiedzieć i tak dalej. Nie ma podejścia takiego, że to jest partner, z którym trzeba po prostu cierpliwie pewne cele osiągnąć poprzez presję i umiejętną dyplomację. To takiego podejścia ja za bardzo nie widzę u nikogo. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Polska na serio był Krzysztof Bosak, lider Ruchu Narodowego i zarazem jeden z liderów Konfederacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Kłaniam się, Łukasz Warzecha. Do zobaczenia. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejszą prognozę pogody. Deszczowo zrobi się w całym kraju, a najintensywniejszych opadów spodziewamy się na Podlasiu i Suwalszczyźnie, a także na Kujawach i w Wielkopolsce. Pozostałe regiony z nieco większą ilością słońca i przelotnym deszczem. Na Lubelszczyźnie i Mazowszu mogą się pojawiać burze. Na termometrach od 14 stopni w Szczecinie, najwyższa temperatura w Giżycku 18 stopni, w centrum 15, w Warszawie 17 i na południu 16 stopni. Barometry wskażą 997 hektopaskali. Taka pogoda utrzyma się przez cały najbliższy tydzień, dlatego przygotujmy zbiorniki na deszczówkę. Wody gruntowe są na bardzo dobrym poziomie, a owoce tego każdy z nas może obserwować w pięknie przyrody. Spodziewamy się bogatych plonów w tegoroczne żniwa. Witam Państwa w kolejnej prognozie pogody. Od jakiegoś czasu jest ona niestety najbardziej nieprzyjemnym programem telewizyjnym. Dzisiaj także nie mam dla Państwa dobrych informacji. Przez ostatnie 3 miesiące nie spadł deszcz, a synoptycy nie zapowiadają w najbliższym czasie poprawy. W południowej i środkowej Polsce zaczęły wysychać gleby. Stan rzek i jezior nigdy nie był na tak niskim poziomie.
Spłonęło już prawie 5 tysięcy hektarów łąk i lasów. To obszar wielkości ponad 7 tysięcy boisk piłkarskich. Mieszkańcy województw podkarpackiego, lubuskiego i pomorskiego zostali ewakuowani. Pożary będą przesuwały się na dalsze obszary kraju. Na Mazowszu butelka wody jest droższa niż benzyna. Wzrastają ceny żywności. Na Podlasiu i Lubelszczyźnie gospodarze tracą swoje hodowle i uprawy. Dzikie zwierzęta przemieszczają się w stronę miast w poszukiwaniu źródeł wody i pożywienia. Nadchodzi czas, w którym każda szklanka wody się liczy. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Wystarczy, że ty od dzisiaj zaczniesz oszczędzać wodę i zachęcisz swoich bliskich do zbierania deszczówki. Szanuj piękno przyrody. Pamiętaj, że twoje decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Brak wody to brak warunków do życia. Dlatego nie przelewaj. Wyobraź sobie, że pewnego dnia chcesz umyć zęby, odkręcasz kran, a z niego nic nie leci. Idziesz do sklepu, a na półkach brakuje wody. Nie możesz ugotować swojej ulubionej potrawy, bo nie ma wody. I co teraz? Nasza planeta w ponad 70% zbudowana jest z wody. A ile z tego jest dla nas dostępne? Spójrz. 97% jej zasobów to wody słone, niezdatne do picia lub wykorzystania w rolnictwie. Z pozostałych 3% ponad 2/3 jest uwięzione w lodowcach i pokrywach śnieżnych. Pozostaje nam tylko 1%, który musi podtrzymać całe życie na Ziemi. Zapasy tej wody, wolno uzupełniane przez deszcz i śnieg, są zbyt szybko przez ludzi wykorzystywane. Żyjemy w XXI wieku, a nadal ponad połowa populacji cierpi z powodu braku codziennego dostępu do słodkiej wody. Myślisz, że ciebie ten problem nie dotyczy, bo mieszkasz w Polsce i wody jest pod dostatkiem? Polska na tle innych krajów Europy ma opinię najszybciej schnącego kraju. Statystycznie na jednego Polaka przepada 3 razy mniej wody w skali roku niż na innego mieszkańca Europy. Czy wiesz, że nasze zasoby wody gruntowej są na takim samym poziomie jak w Egipcie? Co możesz zrobić, aby zużywać mniej wody? Nie marnuj żywności, bo do jej produkcji potrzebne są ogromne zasoby wody. Zakręcaj kran w trakcie mycia naczyń i podczas porannej toalety. Jeśli to możliwe, zużytą wodę wykorzystuj do podlewania roślin. Pralkę i zmywarkę uruchamiaj wtedy, kiedy są pełne. Naucz się gromadzić tak zwaną deszczówkę. Pamiętaj, że codzienne małe decyzje mają wpływ na zasoby wodne na całym świecie. Nasza planeta nie traci wody. To my wyczerpujemy jej źródła w zawrotnym tempie. Brak wody to brak życia. Dlatego nie przelewaj.